Teraz jeszcze jednak kontrola biletów. No i wchodzimy. Dzisiaj zobaczę swój siódmy z siedmiu cudów świata. Siema, siema. Jest fuj, narzygany. Ta ulica jest przerąbana, to cały czas są imprezy tylko. Kiedy nie widzimy, to są imprezy. Fuj, też żyga. Też wygląda ta ulica. No, o fuj, słyszysz, no. Dobra, teraz przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy. Pobudka druga 30. To bardzo przyjemne. Spaliliśmy sobie trochę twarze. No, spaliliśmy twarze to raz. Dwa jest przed trzecią. I właśnie jedziemy na Machu Picchu. Tak dzisiaj, no, dzisiaj będzie długi dzień. Mamy najpierw busa, później pociąg, później znowu busa, później zwiedzanie. No i później znowu dalej. Czekaj, no to jest katedra. Czekaj, gdzie musimy znaleźć naszych przewodników. Może z tym. Tam stoi, ta babka. No może. Godzina nieciekawej podróży busem. Więcej? Może trochę więcej. Jesteśmy na stacji. Nie wiem, kto to wymyślił. Tak wcześnie wyjazd. Straszne. Zaczyna się wypełnianie pociągu. Musimy iść znaleźć nasz wagon. Jest nasz. Tak wygląda. Szkoda, że tylko powrót mamy tak późno, bo już będzie ciemno. Ale myślę, że teraz już widać, będą też ładne. Zaczynamy podróż. Jestem tak spalony od słońca, że jak wchodziliśmy na tęczowe góry, nie posmarowaliśmy się i strasznie nas spiekło. Ogólnie trasa ta, którą jedziemy teraz pociągiem, to jest tak piękna trasa, ale taka wycieczka jest dużo droższa niż jak jedziecie na przykład busem. I opcja taka, jak my jedziemy dzisiaj, czyli pociągiem i busem, to jest jednodniowa wycieczka. A możecie wziąć dwudniową, gdzie jedziecie tylko busem. Wtedy macie gdzieś tam jeszcze nocleg po drodze zapewniony. To jest o połowę tańsze praktycznie. No ale dwa dni macie i... No i też nie ma takich widoków, jak mamy teraz. To też jest fajne. Zresztą, jak planowałem Machu Picchu, to jedna opcja była taka, że chciałem zrobić trekking sześciodniowy, a druga, żeby właśnie przejechać się tym pociągiem. Z racji tego, że no nie ma opcji, żebyśmy szli w trekking pięcio- czy sześciodniowy, jedziemy pociągiem, jestem bardzo zadowolony. Jesteśmy na stacji kolejowej właśnie Machu Picchu. Teraz musimy odezwać się do naszego kierowcy busa. Nie będziemy wiedzieli, o które wyjeżdżamy do góry, ale raczej jeszcze nie teraz. Jeszcze będziemy musieli poczekać, także pójdziemy sobie na jakąś kawę. Musimy gdzieś wyjść teraz na jakiś główny plac tutaj. I zaraz będziemy mieli wiadomości, co dalej. Orlando Suarez. No i są ludzie, którzy właśnie czekają, żeby poodbierać wszystkich. Orlando Suarez. Co do cen, jakie są tutaj za wycieczki, to macie, tak jak wam mówiłem, wybór albo jednodniową, taką jak my pojechaliśmy. I my płaciliśmy $220 plus dodatkowo 38 musimy zapłacić za wejście do Machu Picchu, czyli wychodzi od osoby prawie $260. A macie też możliwość wykupić wycieczkę dwudniową, gdzie jedziecie autobusem, śpicie gdzieś po drodze,
I to kosztowało $120. Tylko nie wiem właśnie, czy do tego jeszcze dochodził ekstra bilet, czy nie. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo pytaliśmy od razu o jednodniową, bo dla nas było tak zdecydowanie wygodniej. No i nie mieliśmy czasu, żeby dwa dni tutaj poświęcić na to. No, a Machu Picchu nie zobaczyć, nie było nawet takiej opcji. To było jedno z moich marzeń, także tu jesteśmy. Teraz kolejka, że do busa wsiąść. Mieliśmy o 13 mieć wjazd, a okazało się, że jedziemy już, a jest... 8 rano, że nie, 7 jest, nie? 7 rano. A powrót mamy o 21. No właśnie, powrót o 21.40 mamy dopiero. No i cały dzień spędzimy w tym miasteczku. Bo na górze, w samym Machu Picchu, mamy 2 godziny zwiedzania z przewodnikiem. Tutaj właśnie teraz chodzi już w kolejce, sprawdzali każdemu bilet na autobus, bilet do Machu Picchu. No i teraz trzeba czekać na swoją kolej, żeby się dostać do busa. I teraz mamy trasę 25 minut, żeby wjechać na górę i zaczynamy wycieczkę. Teraz jeszcze jedna kontrola biletów. No i wchodzimy. Dzisiaj zobaczę swój siódmy z 7 cudów świata. To na jaką pogodę się tutaj trafiliśmy. Jesteśmy takimi szczęściarzami, że po prostu szok. Lepiej być nie mogło chyba. Znaczy na pewno nie mogło. Jeszcze dodatkowo jesteśmy rano. Później może jak nam się uda zmienić rezerwację biletów na pociąg, to jeszcze wykorzystamy fajny dzień. Na Machu Picchu zaraz wam coś więcej opowiemy, jak tylko dojdziemy w najlepszy punkt, z najlepszym widokiem oczywiście. Ale fajne jest jeszcze teraz, co powiedział przewodnik, że na przykład Cusco, czyli miasto, z którego jechaliśmy, jest na wysokości 3400 metrów, a tutaj jesteśmy na 2400, co mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc. Wow, i to jest ten widok. Jesteśmy. Dobra, no to tak jak mówiłem, Machu Picchu jest to moje 7 z 7 cudów świata, które zobaczyłem. Pierwszym były piramidy w Gizie, później byłem w Rzymie, zobaczyłem Koloseum, następnie był Chiński Mur, później Taj Mahal, później Chichen Itza, na końcu była Petra niedawno i teraz właśnie jest to. Jestem mega zadowolony, 7 z 7 cudów świata zaliczone. No dobra, przydałoby się powiedzieć, co to w ogóle jest Machu Picchu? Skąd się tutaj wziął? Machu Picchu jest to starożytne miasto Inków z XV wieku. Czytałem na jakichś tam informacjach na necie, że było około 100 lat zamieszkane tylko. Później ludzie się stąd wynieśli. Dlaczego? Nie wiadomo, jeszcze do teraz tego nie odkryli. W 1911 roku Amerykanin przypadkowo odkrył właśnie to miasto. Szukał w ogóle czegoś innego i natknął się na Machu Picchu. Zabrali stąd 40 tysięcy artefaktów do Ameryki i tylko 20% na uniwersytet, tak, dokładnie, i tylko 20% z nich Peru odzyskało, reszta jest dalej tam. Ruiny miasta Machu Picchu w 2007 roku trafiły na listę 7 nowych cudów świata. No i powiem wam, że wcale się nie dziwię. Wyobraźcie sobie, jak oni to tu wybudowali. Najlepsze jest to, że oni to wybudowali wszystko bez zaprawy. Tutaj kamienie do siebie są dopasowane idealnie, że podobno źdźbło trawy nie wejdzie. Niesamowite to jest. I jeszcze jedną taką ciekawostką. Machu Picchu z dolnej części do górnej prowadzi 1200 schodów. Na dole była część bardziej zamieszkana, na górze jakieś świątynie. I jeszcze jedna fajna rzecz. Tam na górze, czekajcie, tam dokładnie, też jest coś wybudowane. Czekajcie, zbliżę wam i pokażę. No i teraz powiedzcie mi jedną rzecz. My jesteśmy tutaj na wysokości, najwyższy punkt 2400 metrów. Plus dodatkowo, właśnie nie wiem, czy, tak, dodatkowo jeszcze tam. Jak oni tam budowali?
to jest niesamowite po prostu. No ale właśnie dlatego jest to jeden z 7 cudów świata. No wyobraźcie sobie, jak wybudowali taką Petrę. Chichen Itza, też niesamowite. To, chiński mur. To jest, uwierzcie mi, jak ja widziałem chiński mur, ile on prowadzi, wiecie, w tych szczytami gór i tak dalej. To są właśnie cuda świata. Dobra, idziemy teraz do dolnych części. Zjadać dalej. Fajną koszulkę, co? Pamiątka. A jeśli ktoś trafił teraz na ten kanał, przed Peru mieliśmy serię z Antarktydy. Także serdecznie zapraszam. A potem jeszcze będzie... No, będzie parę ciekawych miejsc. Jeszcze jesteśmy przez kolejny miesiąc w podróży do końca roku. Także śledźcie kanał na bieżąco. Przewodnik nam teraz powiedział jeszcze, że przewiduje się, że mieszkało tu około 500 ludzi. Ciekawe. 80% z tego, co teraz można tu zobaczyć w Machu Picchu, jest oryginalne. Tylko 20% zostało dobudowane. No i kolejne. Znaczy kolejne, jeszcze raz to samo. Wyobraźcie sobie, jak to jest dokładnie zrobione. Jak te kamienie są do siebie dopasowane, że 80% dalej tego wszystkiego tutaj jest oryginalne. Przez tyle lat się to wszystko trzyma. Niesamowite. Powiem to jeszcze dzisiaj parę razy, także musicie się na to przygotować. Bo jak ktoś mnie zaskakuje, to jest niesamowite. Dobra, wchodzimy teraz do środka. Patrzcie, tabliczka do not touch i żeby nie robić fotek. Każdy dotyka i każdy robi tu zdjęcie. Patrzcie, każdy. Tak ludzie szanują właśnie. Teraz nam powiedział jeszcze przewodnik, że oni szacują, że całe Machu Picchu budowali około 40 lat. Ale ja do tego bardzo słabo podchodzę, bo moim zdaniem oni sobie to tylko tak wymyślili. Skąd tak naprawdę to mogą wiedzieć? Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z was był tutaj i jak się podobało, a kto chciałby przyjechać i zobaczyć Machu Picchu. Z drugiej strony taki widok tutaj. Tutaj wchodzimy teraz z drugiej strony. Czekajcie, jeszcze tam co dalej. A, jeszcze trzeba być jeszcze wyżej, czekajcie. Muszę wymienić ludzi. Iluminator. Właśnie pytałem przewodnika, jak oni tam na górę wchodzili i wybudowali tam coś. I właśnie nam powiedział, że na każdą z tych gór prowadzi szlak. No i to w sumie teraz jak przyszliśmy tutaj bliżej, wszystko się potwierdza, bo i tam na samej górze są ludzie, i tam na samej górze też są ludzie. Teraz jeszcze fajną ciekawostkę pan powiedział. Właśnie zastanawiam, ile osób dziennie tu może wejść. To teraz powiedział, że około 3200 osób dziennie tutaj przychodzi. Przed gównianym czasem, który był wcześniej, wchodziło 7 tysięcy osób, żeby mówić, że to było tak szalone, że tu po prostu wszędzie były kolejki, że gdzieś się chciało iść, no to trzeba było czekać, stać. Masakra. Ja i tak myślałem, że było dużo mniej, bo my dzisiaj jak kupowaliśmy bilet, to widziałem jakąś liczbę, że tam pisało 900. A mówię, że nie, że to 3200. I dodatkowo, przed chwilą wam pokazywałem te góry.
to żeby wejść tam na górę, trzeba rezerwować sobie 4 miesiące wcześniej nawet wejście i może wejść tylko 200 osób dziennie. Czujecie? Ciekawe, ile kosztuje. Mówił, ile kosztuje? Czy nie mówił? Nie mówił, no. Tutaj jest jeszcze ta. Na tą podobno nie aż tak źle jest, żeby sobie zarezerwować, ale tam 4 miesiące. I tam też jest pochylenie 90 stopni. Tak. Także jak ktoś z Was będzie zainteresowany, żeby sobie tam iść, jak będziecie na Machu Picchu, to pamiętajcie, że trzeba zrobić to dużo wcześniej. Teraz Wam pokażemy, jak to z góry wygląda. Mam przewodnik, co tutaj ma. O. We are right now here. We are here, yeah? Okay. But if I turn around, looks like a condo. Oh. Head wins. No i jak będziecie sobie chcieli wejść tam na górę, to dodatkowo musicie dopłacić 60 soli. No to jest około 70 zł więcej do biletu. To jest wejście, żeby dojść tam na górę. Przewodnik powiedział, że około godziny czasu zajmuje wejście. No już tutaj chyba kończymy naszą wycieczkę na Machu Picchu, bo już zaczynamy iść w stronę wyjścia. Dajcie znać, jak Wam się podobało, bo ja jestem zachwycony. Wróciliśmy już do miasteczka i mamy jeden mały problem. Sprawa wygląda tak, że nasza agencja dała nam bilety na 21.40 na powrót na pociąg. Jest godzina 11, czyli mamy jeszcze ponad 10 godzin do naszego pociągu. Oni nam mówili, że my będziemy mieli około 13 wejście na Machu Picchu, o 15 skończymy tu, dojedziemy na 16, jakiś obiad, coś tam, takie pierdoły. Zmieniło się totalnie, zamiast o 13 weszliśmy o 8. No i teraz próbujemy się z nimi skontaktować, żeby nam to zmienili. Jest ciężki przekaz, nie idzie się dogadać z chłopem. Dlatego idziemy teraz sami na stację pociągową i spróbujemy to sami ogarnąć. Powinno być łatwiej, znaczy zobaczymy. Pewnie będzie trzeba dopłacić, ale i tak możemy dopłacić i wolimy wrócić do Cusco, bo tutaj kompletnie nie będzie co robić tyle godzin. Jakiś lokalny markecik. Ej, ale nie było tych alpak tam. A chcieliśmy sobie zrobić zdjęcie z alpaką na Machu Picchu. O, ja muszę magnesy kupić. Miliony pamiątek. No nie, co się dziwi, jak tyle ludzi się tu przewija. Dobra, udało nam się zmienić rezerwację za 4 godziny. Musieliśmy dopłacić po $15. Koniec końcem, wycieczka nas wyszła drożej niż miała wyjść. Także nie ma co gadać. Mamy nadzieję tylko, że to biuro, które nam organizowało to, postara się i załatwi busa, żeby był już tak, jak przyjedzie na stację. Idziemy teraz jeszcze zobaczyć, co się tu dzieje. Ogólnie przyjemna mieścinka, no ale myślę, że na parę godzin później już będzie było co robić. No i znaleźliśmy super miejscówkę z ładnym widoczkiem. Kurde, szczerze powiem tak, że jeszcze na pewno kiedyś muszę wrócić do Peru. Ze względu na to, że nie wykonałem całego planu, jaki zamierzałem już od dawna, dawna. Czyli niestety jutro jest nasz ostatni dzień. Ale nie uda się pojechać do Amazonii, gdzieś takiego szamana, spróbować ayahuaski. No nie, po prostu czasowo się nie wyrobiliśmy. Ponieważ bilety do kolejnej destynacji ułożyły się tak,
że jutro wieczorem już musimy stąd wylecieć. Powinniśmy mieć jeszcze 3 dni, a musimy już jutro wylecieć, bo różnica w cenie była tak duża, że się po prostu to nie opłaciło, żeby tu zostawać. Loty w Ameryce Południowej są tak drogie, znaczy ogólnie teraz loty wszędzie są drogie. Kurde, coś zatarłem oko, ale mi boli. Nie płaczę. Nie płaczę ze względu na to, że stąd wyjeżdżamy jutro, tylko zatarłem oko. Miałem na komary na ręce i chyba mi wpadło do oka. No, jeszcze dalej przecieram, no głupek. No dobra, dokończyć temat muszę. No, loty są tak drogie, że jakbyśmy zostali tutaj 3 dni dłużej, to musielibyśmy zapłacić po 1,5 albo 1200, jakoś tak więcej od osoby, żeby później polecieć na kolejną naszą destynację. Także nam się to po prostu nie opłaciło. Ale zastąpiliśmy to tak fajnym miejscem, że odcinki wam się na pewno stamtąd spodobają. Zmieniamy kontynent i to jest fajne. Tak w ogóle to sprawdzaliśmy, ile kosztują bilety do Tajlandii. Wiecie, my musimy stąd przejść całutki świat. I po prostu ceny, żeby polecieć po świętach, a być przed Sylwestrem, bo na Sylwestra wracamy na Phuket. Bo na Sylwestra musimy iść tam obowiązkowo, bo to jest najlepszy czas, jaki w ogóle jest. No i później zostajemy cały sezon, 3 miesiące tam będziemy. Wiecie, są obozy, są wakacje. Właśnie organizuję też, właśnie, jak już o tym wspomniałem, to zaraz powiem. Mamy parę miejsc jeszcze na obozy. Data jest od 8 stycznia do 22 i od 5 lutego do 19. Zostało jeszcze po parę miejsc, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to dajcie znać. I dodatkowo z Polkami, Polki za granicą organizuję wakacje na Phuket. Także też, jeśli ktoś jest z was zainteresowany takim wyjazdem, to zapraszam. Pierwszy termin, ostatnie 2 tygodnie lutego. To już jest pełny. Drugi termin robimy od 2 do 14 marca. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, dawajcie znać. Polki za granicą to ja mam w głowie, bo Polacy za granicą. Czekajcie, co się jest? Pojutrze wychodzi odcinek, w którym brałem udział. Chodziło o Polki w podróży. Taki mały błąd. Ale wiecie, o co chodzi. I tak jakbyście napisali w sprawie wakacji, że chcecie pojechać na Phuket. Będzie to taka fajna objazdówka, że będą fajne różne miejscówki. Ja będę prowadził te wakacje. Także jeśli jesteście zainteresowani, dajcie znać. Zakręciłem się trochę. Dobra, idę jeszcze zobaczyć, co tutaj jest ciekawego w tej mieścince. Ale Peru jest takie super. W ogóle parę miejsc w Ameryce Południowej mnie tak zaskoczyło. Pozytywnie oczywiście mnie zaskoczyło. Ta podróż jest tak niesamowita. Tyle miejsc, co zobaczyliśmy, to niesamowite. Na zawsze to zostanie w głowie. Fajna jest taka uliczka, gdzie są sklepiki, restauracje. Ale nie chce mi się w sumie tak łać, bo tu wszędzie jest to samo. Tu z drugą stronę przejdziecie, to jest już targ. Taki dość spory, jak na takie małe miejsce. Ej, do oglądać mecz. Właśnie gra Ameryka z Iranem. I jeszcze jedno wspomnę. Fajnie, że akurat teraz w Ameryce Południowej jesteśmy i że są teraz Mistrzostwa Świata. Oczywiście bardzo chciał być na Mistrzostwach, chociaż na jednym meczu, ale już sobie obiecałem, że za 4 lata na pewno lecę. Bo no, to jest takie wydarzenie, muszę to kiedyś zaliczyć, muszę. I żałuję, że teraz się tego nie udało, no ale wiecie, mam pewne obowiązki. raczej miałem być na Antarktydzie i nie tylko, teraz w Ameryce Południowej. A, cześć, cześć. O, akurat ty z Polski. Jak oglądasz, to pozdrawiam. No, i nie mogłem pojechać na mistrzostwa, ale za 4 lata ułożę to tak, że mógł. Wiecie, jak oni tu fajnie tym żyją? Tu wszędzie lecą mecze, cały czas. W każdej restauracji, kawiarni, barze, gdzie nie pójdziecie, lecą mecze. I to jest świetne. Idziemy już na pociąg. Powiem wam, że jak mielibyśmy tu siedzieć do 21:40, to ja nie wiem, co byśmy to robili. Przynajmniej popatrzymy na widoki ładnie. No, wieczorem w ogóle tych widoków by nie było. To za co się tu też płaci właśnie. Żeby mieć tam przeszklony pociąg, żeby były fajne widoki. Powiem wam, że naprawdę z tym pociągiem to tak fajnie rozkminili, że wszystko fajnie widać. Stoliki są. O, tu jest nasz. Jest
Patrzcie, jak te wagony wyglądają. O, wow. Piękna ceratka na stole. Ej, ty jest cały przeszkolony, może mamy jakieś starsze bilety teraz. No mamy. Jak ci się podobało Machu Picchu? Bardzo mi się podobało, ale dwa dni pod rząd taka wycieczka, że najpierw trzeba wstawać o 4 i iść na 5000 metrów, co dla mnie było zabójcze wręcz. I następnego dnia wycieczka o 2 w nocy. No powiem wam, że nie powtórzyłabym tego w takiej konfiguracji, że jedno po drugim, bo nie mogłam dzisiaj się tak tym cieszyć w 100%, bo mam mega zmęczona. Nie dało się spać w busie rano, bo ja myślałam, że jeszcze wiecie sobie pośpimy w busie, ale jechaliśmy takimi wyboistymi drogami, że się nie dało. Więc no, ale ogólnie tak podobało mi się, no, podobało mi się. Dobrze, a tobie jak się podobało? No, a mi się Machu Picchu podobało bardzo, bo to było spełnienie mojego marzenia. Co do niespania i tak dalej, to dla mnie to jest norma, także się nie przejmowałem tym za bardzo, bo w podróży mi się to zdarzało już bardzo, bardzo dużo razy. Odeśpię przy najbliższej okazji. I... Może nie w Peru, ale kiedyś tam odeśpię. I gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego Piotrek się tak bardzo postarzał. Hihi. No właśnie. Jak ktoś myśli, że podróże odmładzają, to nie. Tak, dlatego musimy trochę zwolnić, bo ja nie chcę się tak postarzać. Jak sobie pamiętacie, jak wyglądałem 2 lata temu, a jak teraz, to... No to wiecie dlaczego? No i czy warto było? Było na pewno, to co zobaczyłem to moje. A parę zmarszczek więcej na czole, nieważne. No ale Machu Picchu to tak jak mówiłem, to był 7 mój cud świata, który zobaczyłem. Było to spełnienie mojego marzenia, żeby zaliczyć wszystkie 7. Ale myślę, że ci ludzie są wkurzeni, że tak gadasz głośno. Mniejsza z tym, to było świetne i bardzo się cieszę. I teraz muszę znaleźć kolejne nowe wyzwanie podróżnicze. Powtórzę jeszcze raz, wyglądamy jak 2 pomidory, tylko dlatego, że wczoraj wchodziliśmy na górę, to się nie posmarowaliśmy żadnym kremem, a nie było słońca, znaczy później już było, ale nie takie, że ja w ogóle nie myślałem, że opalało, kompletnie, a opalało, nawet paliło, no w sumie byliśmy na 5000 metrów, miało prawo, jak nie widzieliście odcinka z Tęczowych Gór, zobaczcie. Dziwne te pieski mają. Takie wysokie. Hello, hello. Oh, thank you. We have already, thank you. No. Teraz czas na trening, później ogarnianie spraw, takie jak pranie, później trzeba zwiedzanie. Oczywiście, bo jeszcze trzeba wykorzystać ostatni dzień w Cusco. Nie, ja idę się upiększyć. Ale się idzie upiększyć. Kolejnej destynacji muszę już być, wiecie, się ogarnąć. Już musi wyglądać tak, jak Ala. Rzęski. Słuchajcie, balans musi być. Mówiłam, wtedy był tryb podróżnik, a teraz będzie taki trochę bardziej... Eksplozji tak, ogarnięty podróżnik. Dokładnie tak. No i w ogóle jeszcze nie pokazywaliśmy wam Cusco, a to jest tak fajne miasteczko. Miasto w sumie, nie miasteczko, miasto. Mi się tutaj na przykład mega podoba. Mi też, bardzo. Spokojnie bym to mógł przyjechać na dłużej, sobie tu trochę posiedzieć i korzystać z tego wszystkiego. Bo jest super i w ogóle Peru było fajne, Tęczowe Góry, no ale ledwo przeżyła, ale ogólnie było spoko. Ja prawie umarłam ogólnie, no nie, ale... Ale wiecie dlaczego, to jest przewyższenie takie wysokie i dlatego też nas wykończyła roba wysokościowa. Machu Picchu, petarda po prostu, spełniłem swoje marzenie. 7 z 7 cudów świata, zaliczone. W ogóle super to było, bardzo mi się podobało. No i Sinka Morska na sam koniec. Ale to było tylko na spróbowanie. Oni nam przygotowali taką porcję, nie wiadomo, jaką byśmy ucztę mieli robić. A my mówimy, że chcemy tylko spróbować. No ale dobrze wyszło. Dobra, idziemy na śliwkę i później pokażemy jeszcze, co mamy tu pięknego w tym mieście. Pogoda dzisiaj taka świetna dopisuje. Co jak co, ale pogoda w Peru nam się udała. Dobra, wreszcie ogarnęliśmy wszystko. Rezerwacje na jutro. Musisz sobie samochód zarezerwować, mieszkanie. Bo tam bez samochodu to naprawdę ciężka sprawa. I jeszcze takie miałem szczęście. No, samochody ogólnie mamy na lotnisku, są tanie, to mniejsza z tym. Ale i tak wiem, że musieliśmy wziąć, bo za taksówki byśmy zapłacili dużo więcej. I było tak, że cena to było 1300 zł za 2. Były też za 1000, ale to jest dużo lepszy. A dzisiaj nagle 800. Tak mi się udało, że wczoraj go nie zarezerwowałem, tylko poczekałem do dzisiaj, do ostatniego dnia. Że szok, także farcik. Teraz właśnie idziemy coś pozwiedzać, a później Polska górą. Oglądamy mecz dzisiaj z Argentyną.
do tego kawka, później Ala jedzie się ogarniać, a ja chodzę zwiedzać dalej. Dobrze, żebyście też wiedzieli, jak się wybieracie do Peru. No, że tak naprawdę do Limy to tak za bardzo nie ma co, po co jechać. Ewentualnie jeden dzień tylko na jakąś przesiadkę, zobaczyć centrum, nic lepszego nie ma. Za to Cusco to jest najlepsze miejsce. Też mi trochę mówić głupio, bo wiecie, nie cały tydzień tutaj jestem. Ale to, co chciałem, to zobaczyłem. No jedynie mi szkoda tego, że nie zdołałem pojechać do Amazonii, zrobić rytuał ayahuaski i kambo. Tego mi bardzo szkoda, bo to był mój plan, jak przyjadę do Peru. No ale no co, nie tym razem. Może tak miało być. Przyjdzie jeszcze na to okazja, żeby wrócić właśnie do Peru po to. To jest jeszcze jeden taki punkt, który naprawdę tutaj trzeba zaliczyć. Ale właśnie, mimo tego, właśnie stąd macie najlepsze wycieczki z Cusco. Macie, wiecie, Machu Picchu, te góry tęczowe, dużo innych wycieczek. Także Cusco jest moim zdaniem najlepsze. A zresztą kto był w Peru, pewnie to potwierdzi. O, właśnie zauważyłem, która jest godzina. Jest 14:00, czyli u was 20:00, czyli zaczyna się mecz Polska-Argentyna. Trzeba szybko wracać do jakiejś kawiarni. Wszędzie można kupić pamiątki jakieś. Gracias. A na głównym placu każdy, kto coś sprzedaje, podchodzi do was. Jeśli na przykład chcecie kupić obrazek, nie. A no to może coś innego, może coś do palenia, może coś ekstra. Nawet grzyby pytali. No bo nie, dziękuję bardzo. Ale no wiadomo, no oni z turystów zarabiają. Także dlatego podeszli, ale jak coś, taka tylko informacja. Już po pierwszej połowie, ale szczęsny to jest kozak. Obronę dzisiaj mamy znakomitą. Tylko atak, żeby był jeszcze lepszy. Ale jest dobrze, 0-0 do połowy. Muszę szybko, bo mój plecak, musimy się wymeldować. O, mam taką górkę do hotelu, że szok. W ogóle dzisiaj jest dzień, w którym oświadczyliśmy, że się... Znaczy, powiedzieliśmy, że się oświadczyliśmy. Znaczy, ja się oświadczyłem Ali, najlepszej dziewczynie na świecie, którą bardzo kocham. No i fajnie. Fajnie. Bardzo fajnie. Żeby się układało. Sam sobie tego życzę. No i nic, niestety w plecy 2-0. Ale szacunek dla Szczęsnego za wyciągnięcie tego gola. Za karny, jak wybronił. Mega kozak. Ja idę właśnie teraz zobaczyć na lokalny market, o ile go znajdę. Ci wam pokażę tutaj. Wiecie co, jak się posiedzi tutaj parę dni, to wszystko... O, ale fajnie strojony. Wszystko się wydaje takie normalne. Normalnie nie wiem, co wam pokazywać. A wiem, że to tylko mi się tak wydaje. O, sorry. No, ale tak jest, serio. Ale się cieszę na ten jutrzejszy wyjazd. A to w sumie dzisiaj w nocy już. Że jutro będziemy w Miami. Kto ma największe szczęście, przychodzi na targ, a targ zamknięty. Chyba, że od innej strony się wchodzi. Boże. Masażyk zrobią. Wejście jest tu, ale... Czemu? Uwielbiam lokalne miejscówki. Najlepszy klimacik. Tylko fajnie, jakby mnie wpuścili. Świnki morskie, przygotowane. Tutaj węże. Wszędzie tu pani sprzedają. Takie miejscówki są najlepsze, żeby zobaczyć, jak to wygląda u lokalców. Tylko nie wiem, jak wejść tam do środka. To jest najgorsze, bo wszystkie bramy dookoła są zamknięte.
pisze, że jest jakaś ograniczona ilość, ale... Ale któraś powinna być otwarta. No i nie wejdę, nie chcą mnie wpuścić. Ale nie wiem dlaczego. Jak w środku normalnie coś się dzieje. O, wpuści go? Zaraz. O, da się? O, wszystkich wpuszczają, tylko nie obcokrajowców. Ale do tego niby dzisiaj, bo niby coś tam się dzieje w środku. Słychać, że tam coś się dzieje. No ale trudno. Idę dalej. Jeszcze dwie godzinki gdzieś sobie położę, popatrzę, jak wygląda miasto. A powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podoba. Bo jest super. Bardzo polecam. Zresztą jak ktoś będzie jechał do Peru, to i tak musi tu przyjechać i tak. No bo stąd się jedzie na wycieczki. Ale świetne miejsce. Cieszę się, że miałem okazję wreszcie tutaj być. Jesteśmy na lotnisku i zaraz wam powiemy, co się tu przed chwilą odwaliło. W ogóle to lotnisko w Cozquez jest mega. Jak będziecie tu szli, myśleli, że zjecie coś, to nie ma tu ani jednego sklepu, ani jednej restauracji, nic kompletnie. Także ktoś z was będzie przyjeżdżał, pamiętajcie, żeby być najedzonym. Albo naprzeciwko lotniska jest dobra chińska restauracja, w której właśnie byliśmy. Mieliśmy mieć lot 21:44. 44, nie wiem dlaczego nie pamiętam. Boarding 20:59. 20, tak. Tak, ma to sens, nie? Ale tak było. Przychodzimy na lotnisko, pokazuje, że godzinę później leci. 22:44. Opóźniony. My sobie na luzaka, dobra, to wychodzimy z lotniska, idziemy sobie zjeść, bo na lotnisku nie ma nic. Mamy 2 godziny. No, mamy 2 godziny na razie. Poszliśmy, zjedliśmy, wracamy, patrzymy, a tu jest już boarding, siadamy do samolotu. Tak nagle sobie zmienili godzinę, że jednak ten samolot jest. No, jednak się namyślili, że poleci o czasie. Czujecie to? Miała zgadza. Całe szczęście, że zdążyliśmy, a że nie się... Ale to już nie pierwsza taka sytuacja w Peru. Bo jak leciliśmy tutaj, to też było tak, że był samolot opóźniony, nie było nigdzie informacji, trzeba było się dowiadywać gdzieś, więc... Ale spoko. Najważniejsze, że wiecie, bo trochę już panikowaliśmy, bo mielibyśmy nie godzinę tylko, żeby wyjść, przejść do odprawy na lot do Miami, bo trzeba iść do bramki, nie mogliśmy zrobić tego wcześniej. No i już zaczynaliśmy trochę się bać, że nie zdążymy. No, wszystko za nami, na szczęście zdążyliśmy, siadamy do samolotu, do Miami. Ale to fajnie, bo to w ogóle nie było planowane i to tak nagle wyszło i całkiem fajnie wyszło. Bardzo fajnie. Patrzcie to. Proszę panią, żeby nam dała przy oknie. Chcielibyśmy widoczek jakiś nagrać, jak się leci i tak dalej. No i patrzcie, jakie ma ładne okno. Pięknie. No i podsumowując, Peru było naprawdę bardzo fajnie. Mega, naprawdę mega polecam, jeśli będziecie odwiedzać Amerykę Południową. Peru powinno być takim punktem, który trzeba zaliczyć. No zobaczyć w ogóle Machu Picchu, te tęczowe góry, jeszcze na pewno dużo więcej fajnych rzeczy można było zobaczyć. Ale dwie najważniejsze, o których marzyłem. No dobra, nie udało się ayahuaski i Amazonii, ale na to jeszcze przyjdzie czas i przynajmniej będzie trzeba wrócić do Peru. Ala prawie zginęła w Peru, ale było blisko. Ale to mi się podobało. Ale dała sobie radę. To najważniejsze. No. Sorry, że jestem taka trochę, bo jest godzina 1 w nocy. No właśnie. A wiecie, co jest najlepsze? Że my, jak stąd wrócimy do Tajlandii, to dzień będzie nocą, będzie się super imprezowało. 12 godzin różnicy czy 11? 11. Nie będzie się chciało spać w ogóle. Także idealnie, będziemy żyć nocą. Okej. Okay. Na Sylwestra spoko. Okej, okay. No, nie ma problemu. Akurat się dobrze układa. Bo się z parę imprezek ułożyło. I full moon party od razu w styczniu. Świetnie. Przepraszam was. No, dobra, idziemy spać. Widzimy się w Miami. No i jesteśmy w Miami. Zaczynamy nową przygodę. Ale to będzie tylko taka krótka przygoda. Ale myślę, że około 2-3 odcinków zobaczycie na kanale, a później lecimy dalej. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, lajka i komentarz. Lecimy po 300 koła do końca roku. Z wami się to uda. Pamiętajcie. Pozdrawiam. Na razie.